Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Jakby nie patrzeć na upartego, seria Mass Effect także można by podciągnąć pod definicję fantastyki postapokaliptycznej, bowiem świat przedstawiony, Galaktyka Drogi Mlecznej, jest miejscem cyklu zniszczenia. Odpowiada za niego rasa syntetyczno-organicznych maszyn zwanych żniwiarzami. W tym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o cyklu oraz o jego autorach, kim byli i co mieli na celu. O tym, jak mieszkańcy galaktyki próbowali temu przeciwdziałać oraz roli naszego bohatera, komandora Sheparda. Podstawy uniwersum w pigułce. Zacznijmy od początku, od powstania żniwiarzy. Szacuje się, że są obecni w świecie Mass Effecta od co najmniej miliarda lat przed rozpoczęciem akcji trylogii. Ich twórcami była tajemnicza rasa lewiatanów, majestatycznych wodnych istot. Lewiatani sami siebie uważali za szczyt ewolucji. Za pomocą umysłów potrafili wpływać na inne, bardziej prymitywne gatunki, których celem było im służyć. U szczytu potęgi cywilizacji władali większością galaktyki. Z czasem ich poddani zaczęli tworzyć maszyny, które miały pomagać im w codziennych czynnościach. Sztuczna inteligencja stawała się coraz bardziej zaawansowana, by ostatecznie zwrócić się przeciw swoim stwórcom, doprowadzając ich do zagłady. Ten scenariusz nieustannie się powtarzał, co było nie na rękę, a raczej mackę lewiatanom. Dlatego też stworzyli inteligencję, późniejszy katalizator, której zadaniem było znalezienie rozwiązania na trwały pokój. Ostatecznie SI znalazła odpowiedź. Zrozumiała, że koegzystencja istot organicznych oraz syntetyków jest niemożliwa. Prędzej czy później słabsze i mniej inteligentne rasy galaktyki uległyby dziełom swych rąk. By ocalić życie, inteligencja postanowiła stworzyć żniwiarzy, zamykając świadomość całych gatunków w jednej mechanicznej istocie. Stworzyła armię, która zwróciła się przeciw lewiatanom. To ich materiał genetyczny, umysły oraz wygląd posłużyły do budowy pierwszego żniwiarza, Zwiastuna. Wkrótce dołączyły do niego także inne formy życia. Przez kolejne miliony lat żniwiarze najeżdżali galaktykę, przeprowadzając swego rodzaju żniwa. Po dokonaniu zbiorów zacierali wszelkie ślady swej obecności i udawali się do ciemnej przestrzeni, gdzie czekali, aż życie się odrodzi, by wrócić u szczytu rozwoju galaktycznych cywilizacji. Prymitywne planety zostawiano w spokoju. By przyspieszyć czas zbiorów, zbudowali sieć przekaźników masy oraz cytadelę, będącą w rzeczywistości kolejnym przekaźnikiem, prowadzącym do ciemnej przestrzeni, pozwalającym żniwiarzom na błyskawiczne przybycie. Dzięki tej technologii rasy, które dopiero co zaczęły stawiać pierwsze kroki w podboju kosmosu, w ciągu kilkunastu lat dokonywały gigantycznego skoku technicznego. Zajmujący się cytadelą opiekunowie czekali na sygnał do otwarcia przekaźnika. Ogromna stacja kosmiczna zawsze pełniła rolę centrum najbardziej zaawansowanych cywilizacji, które rozwijały się w dokładnie taki sposób, w jaki chcieli żniwiarze. Dzięki zebranym tam danym znali lokalizację każdej zamieszkałej planety. Uderzając na cytadelę, paraliżowali działania obronne. Dzięki mocy wpływania na umysły prymitywnych form życia indoktrynowali mieszkańców galaktyki, sprawiając, że ci zwracali się przeciw swoim. Zmieniali mieszkańców podbitych planet w syntetyczno-organiczne, bezmyślne istoty, które rzucali do walki. Miało to ogromny efekt psychologiczny. Motywy żniwiarzy były dla wszystkich tajemnicą. Jedni próbowali z nimi walczyć, inni pójść na układ. Wynik zawsze był ten sam. Kolejne upadające rasy zostawiały swoim następcom wiadomości, ostrzeżenia. Jednak żniwiarze doskonale ukrywali fakt swego istnienia i dla wielu byli tylko mitem. Ich tematem interesowano się dopiero, gdy było na to już za późno. Pod presją nieuchronnej zagłady niezliczone ilości gatunków zamieszkujących galaktykę Drogi Mlecznej wnosiły swój wkład w rozwój superbroni zdolnej powstrzymać najeźdźców – Tygla. Podczas ostatniego cyklu przed akcją Mass Effecta Proteanie byli najbliżej jego ukończenia. Niestety zabrakło im czasu przez działania zindoktrynowanych. Proteańscy naukowcy z ILOS przedostali się także na Cytadelę i przeprogramowali opiekunów tak, by ci nie reagowali na sygnał otwarcia pomostu do ciemnej przestrzeni, dając więcej czasu gatunkom kolejnego cyklu. Pozostałości tej niegdyś dumnej rasy, które wsparły żniwiarzy, zmieniono w insektopodobnych zbieraczy. Mieli być oni wykorzystywani w przyszłych cyklach. Przygotowania do inwazji, której świadkami jesteśmy w trzeciej odsłonie serii, rozpoczęły się w 2183 roku. Saren Arterius, widmo Rady Cytadeli, spotkał suwerena, od którego dowiedział się o losach poprzednich mieszkańców galaktyki. Turianin postanowił ocalić tylu, ilu się da, udowadniając żniwiarzom, że istoty organiczne mogą być do czegoś przydatne.
Dołączyły do nich czczące żniwiarzy syntetyki, gety. Suweren przybył przed pozostałymi żniwiarzami, by otworzyć im przejście do Cytadeli, jednak na jego drodze stanął komandor Shepard wraz z załogą Normandii, który wyszedł zwycięsko z tej batalii. Jego działania nie zatrzymały przybycia żniwiarzy, tylko opóźniły je o kilka lat. Rada Cytadeli zatuszowała całą sprawę z Suwerenem, zwalając winę za atak na stację Nasarena i Getty. Opinia publiczna usłyszała, że żniwiarz był zwykłym, acz zaawansowanym pancernikiem. Działania komandora zwróciły uwagę maszyn, na niego samego oraz na ludzi. Zauważyły one wyjątkowość naszego gatunku. Zbieracze polowali na Sheparda oraz zaczęli porywać mieszkańców kolonii, by wykorzystywać ich do budowy nowego żniwiarza. Ostatecznie krążownik zbieraczy wytropił i zniszczył Normandię. Shepard znalazł się wśród ofiar. Jego ciało zostało zdobyte przez Cerberusa, proludzką organizację terrorystyczną, której przywódca Człowiek Iluzja, jako jedna z niewielu osób w całej galaktyce, zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakim są żniwiarze. Tajemniczy mężczyzna poświęcił znaczące środki na odbudowę komandora Sheparda oraz Normandii. Po 2 latach Shepard wrócił do żywych, po to by powstrzymać zbieraczy. Potem jego współpraca z Cerberusem się zakończyła. W 2186 roku oddał się w ręce przymierza, a w jego sprawie ruszyło śledztwo dotyczące współpracy z ekstremistami lub zniszczenia systemu Bahak, co pochłonęło życie 300 tysięcy Batarian. Jest to jednak zależne od rozegrania DLC Arrival. W tym samym roku żniwiarze rozpoczęli inwazję, a komandor Shepard zebrał największą w historii galaktyki flotę oraz armię, złożoną z przedstawicieli różnych ras, które razem stawiły czoła najeźdcom. Dzięki ich wysiłkom ukończono Tygiel. Upadły planety stolice wszystkich ras, jednak największy ciężar walk spadł na Ziemię, gdzie miejsce miała finałowa bitwa tej wojny. Wynik konfrontacji zależy od naszego wyboru. Żniwiarze mogą zostać zniszczeni, kontrolowani lub dokonujemy syntezy istot mechanicznych i organicznych. Istnieje także opcja pozwolenia na kontynuację cyklu. Żniwiarze byli zagrożeniem wyłącznie dla istot zamieszkujących galaktykę Drogi Mlecznej. Gdy Shepard walczył ze zbieraczami, do oddalonej o 2,5 miliona lat świetlnych galaktyki Andromedy ruszyła ekspedycja złożona ze 100 tysięcy kolonistów różnych ras. Rdzenni mieszkańcy tej części kosmosu mieli własne problemy i nie słyszeli o żniwiarzach. Lecz to temat na inny odcinek. W tym to już wszystko, o czym Wam chciałem opowiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!